Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, tym pozdrowieniem razem z wami chcę podążać do betlejemskiej stajenki, gdzie pod gwiazdą betlejemską, która zabłysła pasterzom i mędrcom i wszystkim ludziom dobrej woli, już się narodził Bóg. W wielkim wyciszeniu był pod sercem Maryi przez 9 miesięcy. Od momentu zwiastowania, od momentu, gdy powiedziała o tym ja służebnica pańska, od momentu, w którym wcielenie się dokonało. Niosła go pod swoim sercem nieustannie, otulając miłosną modlitwą i zachwytem, nieustannie obdarowując swoją ziemską, ludzką, matczyną miłością. Od pierwszych godzin, od pierwszych dni, gdy się dowiedziała o jego istnieniu, zachwycona cudem życia. Idę dzisiaj z wami tego wieczoru do żłóbka, aby przy Maryi i przy Józefie dołączyć do tego zachwytu, bo od 2000 lat świat się zachwyca nowonarodzonym. Od 2000 lat świat się pochyla z wielkim szacunkiem, ale i z wrażliwością nad dzieciątkiem Jezus. Zadziwia się, że Bóg przychodzi w takie warunki biedne, że Bóg się nikomu nie narzuca, nikomu na siłę do domu nie wchodzi. Czeka raczej, że każdy wyjdzie ze swojego domu, zostawi drzwi otwarte i pójdzie do Betlejem, aby go zaprosić. Idźcie i wy dzisiaj do żłóbka. W kościołach, w świątyniach. Idźcie do żłóbka, który może macie przygotowany w swoim domu rodzinnym. Może jest chociaż na kartce, na obrazku, w waszym domu, blisko was. Może jest symbolicznie pod choinką czy na choince. Ten kątek w waszym mieszkaniu, w którym patrząc na niego, czujecie radość serca. Oto się narodził, oto jest. Ten, który jest samym życiem. Przy żłóbku stając i zachwycając się nowym życiem, podziękujcie Bogu za własne życie. I za to szczęśliwe i pełne satysfakcji, otoczone przyjaciółmi, zabezpieczone, ale także za to życie takie słabe, takie może nieporadne. Komuś się może z was wydaje, że bezsensowne. Pamiętaj, każdy dzień twojego życia ma głęboki sens, jeśli jest przeżywany z Bogiem. Ma głęboki sens, bo może być przeżywany z Bogiem. Ma głęboki sens, bo powinno być wypełnione miłością. Jezus Chrystus nowonarodzony tę miłość do ciebie przynosi. Tę miłość przyjmij, tę miłość otul swoim sercem, poczuj jej żar w sobie, a potem dziel się nią z innymi. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. To naprawdę jest radość dla świata. Życzmy sobie, niech się świat ku Bogu zwróci, niech świat w Boga uwierzy, niech się świat przy Bogu odnajdzie. Błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego wszystkim wam życzę. Szczęść wam Boże i niech Bóg was błogosławi. Wesołych i dobrych świąt.